Witamy w Sprawach Przyziemnych. Na tym kanale sprawimy, że nauki o Ziemi przestaną być tajemnicą. Wiatr jest jednym z głównych czynników kształtujących powierzchnię Ziemi. Szczególnie mocno kojarzy nam się z obszarami gorącymi, gdzie formuje rozległe pustynie i pola wydmowe. Szlifuje skały, porywa piasek i pył, czasami porywa dachy i przewraca drzewa. W Polsce nie odkrywa on jednak dzisiaj istotnej roli przez gęstą pokrywę roślinną i wysokie opady. Ale czy zawsze było tak samo? Pustynie i pola wydmowe jednoznacznie kojarzą nam się z obszarami gorącymi. Jednak to nie temperatura powoduje, że coś jest pustynią, a suchość klimatu. Zawartość graniczną dla terenów półpustynnych uznaje się około 350 mm opadu rocznie. I takie warunki w Polsce występowały kilkanaście tysięcy lat temu. W tym czasie lądolód skandynawski wycofywał się na północ Europy i pokrywał jedynie obszary Skandynawii, pozostawiając za sobą olbrzymie ilości luźnego piasku. Duże ilości luźnego piasku zostawionego przez lądolód i silny wiatr powodowały, że było to doskonałe miejsce do rozwoju procesów eolicznych. Połączenie czynników, o których wcześniej wspomniałem, doprowadziło do powstania w Polsce bardzo rozległych pól wydmowych. Znajdujemy się obecnie w Jełowej, około 100 km na wschód od Wrocławia. To, co zwraca uwagę tutaj, to gigantyczne rozmiary tej odkrywki, która znajduje się w 25-metrowej wydmie. Dzisiaj ona porośnięta jest lasem, ale jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu dookoła nas mielibyśmy krajobraz tundrowy pozbawiony drzew i roślinności. Dzisiaj takie pola wydmowe znajdujące się w obszarach zimnych znaleźć możemy m.in. na Alasce czy w wielu miejscach w Rosji. To, co widzicie za mną, to gleba kopalna. Świadczy ona o okresie ciepłym, kiedy wydma została ustabilizowana i porosła roślinnością. To, co mamy nad nią, czyli pakiety piasków, świadczą natomiast o okresach zimnych, które sprzyjały procesom eolicznym. Wydmy, przez swoją dynamikę bardzo wysoką, zapisują jedynie krótkotrwałe zmiany klimatyczne. Ta gleba funkcjonowała prawdopodobnie zaledwie kilkaset lat. To miejsce wcale nie jest ewenementem. Wydmy i takie odkrywki jak ta znaleźć możemy na terenie praktycznie całej Polski niżowej, aż po same góry. Szczególnie wielkie pola wydmowe rozwinęły się w pradolinach. Szczególnie interesujący tutaj jest obszar pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Toruniem, gdzie pola wydmowe zajmują setki kilometrów kwadratowych. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski, żeby zobaczyć pustynię. Mamy ją doskonale zachowaną. Oczywiście była to pustynia zimna, ale dodaje jej to tylko piękna i uroku. Czy jeszcze kiedyś w Polsce będziemy mieli pustynię? Biorąc pod uwagę zmiany klimatu, nie możemy tego wykluczyć. Ale będzie to pustynia gorąca.